Dzień dobry, jestem Kolejro, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W tym filmie chciałbym wam pokazać, jak zainstalować kamuflaże do War Thundera, a raczej do maszyn znajdujących się w tej grze. Na załączonym obrazku mamy pokazany czołg niemiecki Panzer 4F2. I teraz tak, od razu mówię, że te kamuflaże, które będziecie widzieli w tym filmie, będą albo działały, albo nie działały, bo wszystko to zależy od tego, czy zapłacicie, czy wolicie trochę oszczędzić. I teraz wam pokażę kamuflaże, które już budowane mam. Na przykład do tej Tigera 2P, czy na przykład takiego jak do Pantera lub Panther F. Ale akurat Panther F nie mam niestety żadnego kamuflażu. Mam również w Tigerze H1 i widzicie, że wygląda on naprawdę bardzo ciekawie. I potem wchodzimy w malowanie i widzicie, że w kamuflażach mamy różne. Takie, które działają i takie, które nie działają. Ten, który macie tutaj pokazany, niestety jest płatny. Czyli musicie wyjść na rynek i zapłacić za niego, żeby mieć go. A dodatkowo płacicie za to, żeby ktoś inny widział ten kamuflaż, normalnie już będąc w bitwie. A te kamuflaże, które chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak instalować, będziecie widzieli tylko i wyłącznie wy. Ale i tak będą one wyglądać bardzo ciekawie. I ten kamuflaż, który tutaj teraz widzicie, mi na przykład się bardzo podoba, bo wygląda tak, jak malowano czołgi podczas na przykład takiej drugiej wojny światowej. I tak, przenosimy się teraz do strony internetowej, z której będziemy to ściągali. Okej, więc jesteśmy już na tej stronie internetowej i teraz pora znaleźć nasz kamuflaż. Jest to strona live.warthunder.com i tutaj możemy znaleźć jakieś posty, jakieś newsy albo po prostu informacje o różnych maszynach z gry i nie tylko. Ale w tym momencie będzie nas interesować jedna zakładka, która jest tutaj pokazana na górze. Jest to zakładka kamuflaże. I teraz tak, wchodzimy w nią i widzimy w niej kamuflaże do różnych maszyn z tej gry. I teraz można wyszukać sobie maszynę, która nas interesuje, w tym przypadku to Panzer 4F2. I szukamy kamuflażu, który nam po prostu najbardziej pasuje. Oczywiście od razu muszę wspomnieć, że nie ściągamy tych żadnych wirusów, bo wszystkie kamuflaże są sprawdzone przed dodaniem do tej strony internetowej. Ja w tym czasie, kiedy się pobiera ten plik, pozwolę sobie znaleźć na dysku folder z grą i przeszukować do dalszych kroków instalacji. Ok, tak więc teraz wchodzimy w pobrane pliki i wybieramy ten plik, który żeśmy przed chwilą pobrali. Dla mnie najwygodniejszym sposobem będzie po prostu przeciągnięcie go na pulpit i wypakowanie go w tamtym miejscu. Można potem zabrać folder z pobranymi plikami, te pliki sobie tutaj po prostu przestawię gdzieś na bok. No i widzicie, tutaj mamy zipa. W zip mamy jeden folder, który sobie teraz wypakuję na pulpit. Ok, mamy nasz folder, który możemy teraz otworzyć i widzimy w nim tutaj, w tym przypadku, dwa pliki o różnym formacie. Może być tych plików w różnych kamuflażach dużo więcej lub dużo mniej. W następnym kroku wchodzimy w folder War Thunder, w którym mamy zawarte jak naprawdę całą zawartość tejże gry, czyli około 70 różnych folderów i innych plików. A interesuje nas tak naprawdę jeden folder o nazwie User Skins. Czasami niestety przy instalacji nie ma tego folderu, więc musimy go utworzyć. A jak to zrobić? To znajdziecie to w opisie tego filmu. Jak widzicie, tutaj mam dużo różnych kamuflaży do różnych maszyn w tej grze. I możemy nasz pobrany plik przenieść po prostu do tego folderu bez tego zipa. Go nie przenosimy. No i co? Przeniesiony plik, możemy teraz wejść do gry. I od razu muszę was przeprosić za jakość tutaj tego nagrania, ale nagrywam go na trochę słabym sprzęcie. Okej, tak więc zobaczmy, jak się prezentuje nasz kamuflaż. Jak dla mnie wygląda on naprawdę bardzo ciekawie.
Nam nie pozostało nic innego niż po prostu podziękować za obejrzenie tego materiału.